Nemanja Miłuszkowicz, Myślenica. Nemanio, przegrywamy w Łodzi 0-1 z Widzewem. Zadecydowała ta bramka z samego początku spotkania. Można powiedzieć, że troszeczkę miecz się zmieniła, bo w drugiej połowie wyszedł bardziej waleczny zespół, bardziej zadziorny. Z boiska mi wyglądało, że w pierwszej połowie też zaczęliśmy mecz dobrze. Jeśli porównujemy z tym ostatnim meczem, myślę, że ten zaczęliśmy dużo lepiej, ale ta bramka w 7 minucie nas trochę nam zmieniła plany. Znowu tracimy takie bramki, które nie powinniśmy tracić, a nawet kiedy mamy jakieś dobre okazje, szczale uderzenia, ta piłka nie chce chodzić do bramki, tak że to na razie jest ciężko, trudno. Ale walczymy i gramy dalej, nie podajemy się. Powiedz, co się zmieniło? Jesteście już po pierwszym meczu z nowym szkoleniowcem. Jaka jest różnica? No, trochę robiliśmy nad taktyką, ale największe robiliśmy na tym, pracowaliśmy nad tym naszym mentalem. Bo wiemy, że mamy dobre zawodniki, wiemy, że widzę ma te same zawodniki, które mieli rok temu. I że my graliśmy z nimi i wygrywaliśmy ten mecz i z tego aspektu wiemy, że nasz problem teraz największy może być tylko ten mental. Także największe zwróciliśmy uwagę na ten aspekt. Szczególnie w drugiej połowie też bardzo często gościliście pod bramką Widzewa. W wielu sytuacjach naprawdę niewiele zabrakło. Szkoda tych sytuacji. No to jest to, czego nam brakuje, bo ja cały czas w domu oglądam mecze Ekstraklasy i widzę, że nawet zespoły, które potrafią raz uderzyć na bramkę, wygrywają mecze, a już jest 13 kolejka, nam się takiego mecza jeszcze nie mieliśmy. My na naszą bramkę musimy zapracować bardzo, bardzo dużo i trudno nam się udaje strzelić go. Dziękuję.